Azja to największy i najbardziej zróżnicowany kontynent na Ziemi. Podróżowanie po nim jest z pewnością satysfakcjonujące. Jednak jest kilka rzeczy, które niezbyt mogą spodobać się nowo odwiedzającym. W dzisiejszym odcinku zebrałem dla Was listę 10 rzeczy, których podróżnicy nienawidzą w Azji. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Surfshark VPN usługa, która uchroni Wasze dane podczas korzystania z internetu, szczególnie podczas podróży np. po wspomnianej Azji miejscu, w którym naprawdę warto się zastanowić zabezpieczyć. Surfshark VPN szyfruje Wasze dane również na publicznym Wi-Fi, na przykład w McDonaldzie. Nawet będąc za granicą pozwala na zalogowanie się w Waszym banku z polskiego serwera, dzięki czemu nie będziecie ryzykować blokadą konta. Albo na Netflixie, abyście bez względu na miejsce wciąż mieli dostęp do produkcji polskich lub dostępnych na przykład tylko w USA lub Japonii. Dzięki Surfshark pominiecie cenzurę i blokady geograficzne, zapewniając dostęp na przykład do Facebooka w Chinach lub TikToka w Stanach Zjednoczonych. A oto propozycja dla Was. Korzystając z kodu Planeta Faktów otrzymacie aż 83% zniżki oraz 3 miesiące za darmo. Wchodzicie w to? Jeśli tak, link do strony zamieszczam w opisie, a my wracamy do dzisiejszego odcinka numer 10. W wielu krajach Azji turyści z zachodu, nawet tak zwani backpackersi, często uważani są za bogaczy. Z czym zważywszy, że wielu Azjatów żyje za mniej niż 10 złotych dziennie, a wy wydaliście właśnie minimum 1000 złotych na bilet w jedną stronę, naprawdę trudno się nie zgodzić. Nie bez powodu często mówi się tam o tak zwanym podatku od białej skóry, czyli dyktowaniu wyższych cen tylko dlatego, że jesteście biali. Numer 9 bardzo irytującym zachowaniem wazji jest tak zwane zachowywanie twarzy. Zapytajcie kogoś, jak gdzieś dojść, a prawie nigdy nie usłyszycie nie wiem. Pokażę wam palcem gdziekolwiek, byle tylko zachować twarz. Albo ktoś się w czymś pomyli, prawie nigdy nie powie przepraszam, a jeszcze zacznie sprawiać wrażenie, jakby to była wasza wina. Numer 8. Wydawałoby się, że w dobie globalizacji obcokrajowcy nie powinni stanowić już takiej atrakcji, a jednak w wielu miejscach w Azji wciąż będziecie cieszyć się nieustannym statusem celebryty. Dziesiątki spojrzeń i komentarzy na wasz widok. Początkowo jest to miłe, do czasu, kiedy nie będziecie chcieli się tam zadomowić, będziecie potrzebować prywatności, a każdy wasz spacer będzie jak niekończące się show dla tubylców. Numer 7. Koszmarne korki i lekkomyślna jazda to w Azji chleb powszedni. Mimo przepisów ruchu drogowego, znaków czy sygnalizacji świetlnej, wiele osób jeździ jak im się podoba. Często panuje zasada kto pierwszy ten lepszy, albo kto większy ten lepszy. Nic dziwnego, że na przykład w takich Filipinach mimo powszechnej biedoty dostrzeżecie na ulicach znacznie więcej SUWów czy samochodów terenowych aniżeli w Polsce. Numer 6. Azjatyckie toalety to nierzadko traumatyczne przeżycie dla zachodnich turystów. Ubikacje kucane to jedno. Nawet jak znajdziecie toalety z normalną muszlą klozetową, pojawi się kolejny problem w postaci braku papieru toaletowego. Nawet jeśli jest to w miarę nowa i zadbana toaleta w centrum handlowym, o papierze zazwyczaj możecie pomarzyć. To czego nauczyłem się z życia w Azji Południowo-Wschodniej, to aby nigdy, przenigdy, nie wychodzić na miasto bez papieru toaletowego w plecaku. Numer 5. Poziom języka angielskiego. W Azji to tragedia. I nikt nie mówi, że Azjaci to nieuki. Po prostu angielski nie jest tam aż taki ważny. Dla wielu Azjatów angielski jest jak w Polsce hiszpański? Niby fajnie znać, ale po co? Dlatego podróżując do Azji, lepiej naprawdę dobrze się przygotować. Stara zasada języka za przewodnika nie za bardzo może się tam sprawdzić. Numer 4. Szczególnie w Chinach, w których nie tylko prawie z nikim się nie dogadacie po angielsku, ale i nawet Google wam nie pomoże, gdyż jest w Chinach zwyczajnie zakazane. A przez Google mam na myśli nie tylko wyszukiwarkę, ale i wszystkie aplikacje od Google, jak mapy Google, YouTube, Gmail, Google Chrome, a nawet Google Play, gdybyście chcieli ściągnąć jakąś zastępczą mapkę, która dla odmiany w Chinach by działała. Niestety, jeśli nie zrobiliście tego przed przylotem do Chin, możecie mieć ogromny problem. Numer 3. Jeśli nie lubicie tłumów, lepiej wykreślcie Azję ze swojej bucket listy. To najbardziej zatłoczony kontynent na świecie. Wielu turystów nie zdaje sobie sprawy jak bardzo, dopóki nie postawi tam własnej stopy. Dodajcie do tego wspomniane wcześniej spojrzenia i komentarze w waszą stronę i możecie czuć się jak małpa w zoo. Numer 2 A propos zwierząt, bezpańskie zwierzęta w Azji to prawdziwa plaga. I nawet miliony Chińczyków jedzących wszystko co się rusza tutaj nie pomagają. Zwierzęta, które dla odmiany mają dom, też często nie są w żaden sposób pilnowane i biegają po ulicy, jakby śpieszyły się na jakieś spotkanie. Numer jeden. Tak jak w sumie wszędzie i w Azji doświadczycie osób żebrzących na ulicy. Jednak chyba nigdzie żebracy nie są aż tak natarczywi. Dzieci zmuszane do żebrania przez rodziców potrafią chodzić ze wami kilkadziesiąt metrów, dopóki nie sypniecie grosza, albo pukać w okno samochodu na ulicy, nawet jeśli jesteście tylko pasażerem w taksówce. Słyszałem nawet o kobietach wynajmujących czy Życzających niemowlęta od sąsiadek, gdyż te znacznie lepiej przemawiają do serc, a co najważniejsze, portfeli turystów. Okej, okay, ten trafiającym do serca, jak adrenalina, kiedy bezdomny goni was po całym mieście akcentem, kończymy dzisiejszy odcinek. Upewnijcie się, że widzieliście poprzednie na planecie Faktów. Zapraszam Was jeszcze na inne kanały: Chiński Ekspres z gadżetami oraz Pauli Sosecz z animacjami. Tymczasem ja się z Wami żegnam, do usłyszenia już w kolejnym odcinku. Cześć!